Chodzi o to, że masz świadomość tego, jaką tyczkę bierzesz i że jeśli coś ci się nie uda, no to sobie możesz zrobić krzywdę. No i te, wtedy takim najłatwiejszym rozwiązaniem jest to, że biegniesz, wkładasz tą tyczkę do dołka, ale nie oddajesz kogo, po, po prostu puszczasz tą tyczkę i przebiegasz. I jakby nic się nie dzieje. No i w takim. W takim... Tak skończyli Steve Hooker, który ma takie nazwisko, jakie ma, z angielskiego ludzie, wiecie. Tak zakończył karierę, że nie, nie potrafił sobie już poradzić z tą presją tej tyczki, tego, co musi zrobić, że po prostu zaczął przebiegać, nie oddawał skoków. Wow. No. Także... Czyli nie mógł, nie, nie, nie mógł się odważyć wyskoczyć tak wysoko. Tak, w ogóle nie skakał. Czyli, czyli to musi być rzeczywiście straszne. skoro. No dlatego tak nie, nie bez kozery do nas mówią, że jesteśmy trochę wariatami, świrami i to, to jest nam potrzebne w naszej konkurencji.